No i teraz gość, na którego czekaliśmy, którego już zapowiadałem na samym początku, kierowca rajdowy i ambasador bezpieczeństwa Rafał Sonik. Cześć Rafale. Cześć, dzień dobry. No i za nami cały czas ten samochód, który został dosłownie zmasakrowany. Jakie emocje towarzyszyły Tobie podczas tej akcji? Myślałem, jak to będzie wyglądało i co się ze mną będzie działo. Ja, bo czegoś takiego wcześniej nie widziałeś. Ja gęsią skórkę od razu, bo nawet nie samo uderzenie, bo z takimi sytuacjami już niestety się zetknąłem w życiu. Mam prawo jazdy od ponad 40 lat i od ponad 40 lat bardzo dużo jeżdżę. Natomiast to, co się działo później, to robi gęsią skórkę, myślę, każdemu. Bo przy prędkości 30 km na godzinę, zaledwie dwulokomotywowy skład, a więc dużo mniejsza bezwładność niż jeżeli byłyby do tego jeszcze wagony, spory samochód, dużo blachy, a to, co się działo po samym uderzeniu, to było przerażające. Tam droga hamowania i to, co się z tym pojazdem dzieje, jak on się mieli właściwie na tej drodze hamowania, jest, no, rzeczywiście jeży skórę na głowie. Dlaczego ta kampania jest tak ważna? Bo to jest kampania prowadzona już od 17 lat. Ja rozmawiałem wcześniej z autorami tej kampanii, z osobami, które od lat są w tym projekcie. Słyszymy o tym, że jest lepiej, jednak zależy nam na tym, żeby liczba wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych wynosiła dosłownie zero. Dlaczego właśnie ta akcja zatem jest tak istotna? Akcja jest istotna dlatego, że ignorujemy poziom zagrożenia. Nam się może wydawać, że to jest po prostu zderzenie. Wszyscy jesteśmy mistrzami jazdy, ekspertami. Ignorujemy zagrożenie. A wystarczy spojrzeć, jaka jest szansa na przeżycie. Ona jest zero właściwie, czyli w granicach błędu statystycznego. Kierujący pojazdem i pasażer drogowym w zderzeniu z pojazdem szynowym nie ma szans przeżyć. Albo kalectwo jest już tak głębokie, że właściwie nie wiadomo co lepiej, niestety. Więc ta nieuchronność katastrofalnych skutków powinna powodować, że to nie jest takie zwykłe czerwone światło, jak na jakimś tam gdzieś skrzyżowaniu, czy nie daj Boże przejściu dla pieszych, bo to też przecież jest zero-jedynkowa sytuacja. To jest wyjątkowe czerwone światło. Tu albo przeżywasz, albo giniesz. Jeżeli jesteś mądry i ostrożny, przeżywasz. Jeżeli prawidłowo zareagujesz, przeżywasz. Ale jeżeli jesteś niemądry, nieostrożny, nie zareagujesz prawidłowo, wystarczy jedna z tych trzech rzeczy. No może góra dwie. Nie przeżywasz. Więc wydaje mi się, że te ułamki sekund, może sekundy w czasie każdej podróży, które różni przejeżdżanie przez przejazdy kolejowe z należytą uwagą i ostrożnością od przejeżdżania bez należytej uwagi i ostrożności, to jest naprawdę żadna cena. Ja tak sobie policzyłem, że średnio przejeżdżam przejazd kolejowy raz na 5 godzin jazdy i to zakładając, że rzadko poruszam się autostradami, czyli głównie drogami lokalnymi. A kiedyś zdarzyła Ci się taka niebezpieczna sytuacja albo ręce spociły się na kierownicy? Nie raz niestety, ale na przejeździe kolejowym miałem już do czynienia z sytuacjami, kiedy na przykład przy zamkniętych rogatkach rowerzysta zsiada z roweru, no bo pod rogatką nie przejedzie i wykorzystując tę przerwę między pół rogatkami po prostu przeprowadza rower. Co robię? Wrzeszczę. Opuszczam szybę, otwieram drzwi, zsiadam z motocykla i wrzeszczę. Nie chcielibyście tego słyszeć, bo to nie są cenzuralne słowa, ale każde jest usprawiedliwione, jeżeli tylko ratuje się komuś skórę czy życie. Ludzie się zachowują fatalnie, bardzo często. Ignorują naprawdę duże niebezpieczeństwo. Powiedział mi dzisiaj egzaminator ruchu drogowym, czyli kandydatów na prawo jazdy, powiedział tak, mamy podejście antysystemowe, bo z jednej strony Polacy są narodem zaradnym i przedsiębiorczym, ale drugi koniec kija jest taki, że nie lubimy żadnych ograniczeń, czegoś, co sobie imaginujemy jako naszą strefę komfortu czy wolności, więc jesteśmy antysystemowi, chętnie łamiemy przepisy albo je ignorujemy. No niestety, a skoro tak, to trzeba ludzi tym bardziej uczulać na to, żeby nie robili tego. I uczyć już od najmłodszych lat. Kiedy nic nie zyskują, a ryzykują życiem. I właśnie ta akcja ma za zadanie uświadamiać nam od najmłodszych lat, żebyśmy zwracali uwagę na to, co się dzieje dookoła nas, na sygnalizację świetlną, na znaki drogowe, żebyśmy zachowywali się jak najlepiej i jak najbezpieczniej na przejazdach drogowo-kolejowych, to może zaapelujmy na sam koniec do tego, żeby każdy z nas poczuł się w obowiązku bycia ambasadorem bezpieczeństwa. Ja mam takie westernowe skojarzenie. Pieniądze albo życie. Stracisz rower, motocykl, w skrajnej sytuacji samochód, ale zachowasz życie,
albo odwrotnie. Sam wybieraj. A jeśli chcemy być kierowcami zawodowymi, no to lepiej zgłosić się porady do Rafała Sonika i występować chociażby w rajdach Dakar, a nie uprawiać rajdy na drogach lokalnych czy drogach krajowych. Nawet na odcinkach specjalnych w krajach w Ameryki Południowej, gdzie jest bardzo dużo kopalń i do nich doprowadzone takie przemysłowe linie kolejowe, tam zdarzało się, że prowadziła trasa odcinków specjalnych. Ja i tak nie mogłem się powstrzymać od odruchu, żeby zwolnić, rozejrzeć się i dopiero jechać dalej. To są sekundy, ale ratują życie. No i nic więcej dodać, nic więcej ująć. Rafał Sonik, kierowca rajdowy, gość specjalny tego wydarzenia. Dziękuję bardzo za rozmowę.